Witam w kolejnym filmie. Obiecałam Monice omówienie motywu Osmantusa. W zasadzie można by było nawet się pokusić o kwestię Osmantus w odsłonach, ale jednak postanowiłam, że to będzie w ramach normalnego odcinka nuty i motywy perfumowe. Osmantus może być naprawdę niezwykle piękną, kobiecą, kwiatowo-wiosenną aurą. Bardzo urokliwą. Może zawierać w sobie jakieś takie niuanse morelowości, coś na zasadzie takiej kwiatowej morelowości. Brzoskwini w perfumach nie lubię. Z morelą jest dużo lepiej, jest dużo większa szansa na coś udanego. W ogóle będę mieć pewien flakonik też, jeżeli chodzi o kwestie moreli. Ale w takim nietypowym ujęciu. Natomiast osmantus może być dobrym rozwiązaniem, gdy ktoś potrzebuje jakichś takich bardziej niuansików morelowości. Obawia się, że zapach z morelą będzie zbyt owocowy, bądź też za bardzo pójdzie może w stronę słodką. Morela potrafi być słodka. Morela jest rzadka, osmantus też nie jest za częsty, ale daje szansę na jakieś kolejne takie morelowości. Do tego filmiku wzięłam jeden flakonik jako zobrazowanie. Osmantus Perissa Absolu, które mam. Mam też z Acqua di Parma Osmantusa. Taki malutki flakonik. Mam też Osmantusa Maison Crivelli, którego kiedyś omawiałam. Tylko nie wiem, gdzie jest flakon jeszcze po tamtym rozpakowywaniu. Gdzieś jeszcze jest, nie wiem. Z Maison jest tak naprawdę przepięknie wiosenny. Bardzo taki przestrzenny, świetlisty, kwiatowy, urokliwy jest również właśnie z Acqua di Parma. Ten z Perissa jest lekko może przyrodzony, po czasie faktycznie jest takim trochę cięższym osmantusem z tą aurą moralowości. Osmantus Parfum di Pair w dawnej wersji, dlatego że nową dziś miałam próbkę, ale już po prostu nie wiem, generalnie bardziej mam wrażenie, mogę przedstawić wrażenie dość niedawnego Parfum de Imperio Osmantus Interlite i to jest taki herbaciany osmantus, wytrawny, taki bardziej gorzki, raczej nie z morelowością. Poznałam kiedyś dawno temu z The Different Company Osmantus, to chyba jeszcze było jak było Galilu we Wrocławiu w Renomie, ale szybko nie było i tam był. To w ogóle nie był udany według mnie zapach The Different Company i on nie był jakoś tak charakterystycznie osmantusowy. Poznałam, bo mam spory dekant, nie jakiś taki próbkowy, ale mam dekant Memo osmantusowego Inle. To jest jednak nie do końca taki typ osmantusa, jakim pasuje. Coś tam trochę mi nie gra. Wydaje mi się, że właśnie ten z Maison Crivelli jest naprawdę takim urokliwym, kobiecym, wiosennym. Także to a propos tych różnych propozycji osmantusowych. Myślę, że takich 5 zapachów można wskazać. Nie jest to popularna nuta. Jeżeli coś znacie z tych zapachów, dajcie znać jak wrażenia. Jeżeli coś zaciekawi, oczywiście też zapraszam do rozmowy. Może ktoś jeszcze jakiegoś innego osmantusa poleci. Pozdrawiam i do kolejnego motywu. Oczywiście, jak ktoś dotrwał do tego momentu, można zaproponować kolejny motyw. Ja dzisiaj oprócz obiecanego osmantusa jeszcze też planuję coś nagrać, chociaż nie wiem, czy dzisiaj, może za kilka dni, nie wiem, jeszcze coś mi chodzi po głowie, plus jeszcze było kilka też obietnic, ale można już generalnie dopisywać w ramach perfumowek, to pierwsze, te lepsze kolejne. Jakbym miała zrobić ranking osmantusowy, chyba to Maison na pierwszym miejscu, ale to z Acqua di Parma też jest bardzo urokliwy. Tak się zastanawiam. Ten z kolei jest takim osmantusem, ten z Perissa, takim konkretnym, ciężkawym, wieczorowym. Co też jest ciekawym jego ujęciem.